Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Kocham uprawiać warzywa: pomidory, selery, cukinie, patisony, papryki i mógłbym tak wymieniać. Ale sezon nie byłby tak dobry, gdyby nie warzywo, którego uprawę teraz rozpoczynam. Pora na siew ogórka gruntowego, czyli warzywa, którego uprawę lubię najbardziej. Posłuchajcie o zdecydowanie, powtarzam, zdecydowanie najlepszym sposobie na siewy ogórków gruntowych. No i wszystkie informacje o uprawie ogórków gruntowych znajdziecie w książce, jak uprawiać warzywa. Jest to książka opisująca uprawę aż 64 warzyw, ponad 20 tysięcy zakupionych książek. Mam też książkę Planer warzywnika. Jest to książka opisująca kompleksowo miesiąc po miesiącu uprawę warzyw. Również polecam kalendarz warzywnika 2024 i smyczki z miarką. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są bardzo dobre promocje, największe w historii. Dobra, dobra, siewy na rozsadę czy siewy wprost do gruntu. Ja preferuję rozsadę, ale w tym filmie opowiem o obydwu wyślecach. Siewach. U mnie uprawa z rozsady i jest to uprawa trzy w jednym. Według mnie zdecydowanie najlepsza metoda uprawy ogórków gruntowych. I jak często twierdzę, wiecie, że no, taka, taka, taka metoda. Tak tutaj uważam, że tylko taka jest najlepsza i to zde zdecydowanie. Niezależnie od tego, czy siejecie wprost do gruntu, czy na rozsadę. Trzy nasiona blisko siebie. I tak zostawiamy do końca uprawy. Tak to ma rosnąć. Trzy krzaki ogórków mają rosnąć bardzo blisko siebie i mają być oddalone od następnych trzech krzaków o 25-30 cm. Czyli trzy krzaki. 25-30 cm, trzy krzaki. No tam między rzędami więcej, ale to zaraz powiem. Jakby mi się wsiało więcej, na przykład 5 nasion, to potem zostawię trzy sztuki. Aczkolwiek, no, można by zostawić nawet te 5, ale ja sobie będę zostawiał 3 sztuki. I ktoś mi powie, tak, no one bardzo gęsto siebie są, i to jest niekorzystne. Ja powiem tak, tak, one bardzo gęsto siebie są, i właśnie o to chodzi. Krzaki bardzo gęsto, a zbiory naprawdę dużo większe niż w przypadku pojedynczej uprawy. I nie, te duże zagęszczenie nie sprawi, że będą choroby. To znaczy, no, ogórki niestety chorują, między innymi na, na mączniaka rzekomego, ale choćby wybór odpowiedniej odmiany znaczy ogromnie dużo. Wiele osób uprawia ogórek śremski, to jest bardzo, bardzo znany jest. To jest bardzo fajna. Odmiana ładnie rośnie, tworzy smaczne ogórki, ale jest to ogórek, no taki chorowitek. Przez co te ogórki rosną, super są plony, ten, a nagle no w pewnym momencie one szybko padają. A ja wybieram odmianę oktopus. Jest to odmiana zdecydowanie nieporównywalnie bardziej odporna na choroby. No wiadomo, że nie jest to w 100% odporna, no bo nie ma takich, ja przynajmniej takich nie znam gruntowych, ale w większości przypadków zachoruje o wiele później niż taki śremski. Polecam odmiany Octopus, Partner, korweta to są według mnie najlepsze. Dobrych jest też kilka innych odmian, jak choćby Julian, ale tamte trzy są najlepsze, z zaznaczeniem, że najbardziej lubię odmianę Octopus. No, chociaż niektórym ta odmiana tak nie smakuje, no to my Octopusa stosujemy do wszystkiego. I widzicie, jak ja lubię ogórki jak o tym mówię z taką pasją o tym mnie tak cieszy, że no, to jest coś niesamowitego. I tak, u mnie uprawa po płaskim, jak również po podporach a konkretnie po płocie. No i mimo tego, że po podporach plony są dłużej. To po popłaskim też trwają one bardzo długo i ja stosuję właśnie i taką i taką uprawę. Rozstawy. Rozstaw co 10, 20 cm w rzędzie, co 80, 120 cm między rzędami. To jest rozstaw pojedynczo. Natomiast rozstaw gniazdowo, tak dwie, trzy rośliny w jednym miejscu, co 25, 30 cm w rzędzie, co 80, 120 cm między rzędami. I u mnie właśnie ten rozstaw trzy rośliny w jednym miejscu. I taki rozstaw stosuję zarówno w uprawie popłaskim, jak również po podporach. To też Warto podkreślić. Przejdźmy już do tych wysiewów. Siew na rozsadę do dużych wielodoniczek lub średnich pojemników, tak około 6 cm szerokości. Siew po 3 nasiona, tak jak już powiedziałem. Głębokość siewu 1,5-2 cm. Jak będzie troszeczkę mniej, troszeczkę więcej też będzie ok. Wschody zwykle są w kilka dni, tak do, do 10. Uprawa szybko idzie i w połowie maja no już będę miał gotowe rozsady. Do stworzenia rozsady używam podłoża do warzyw Aura. I nie jest to reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadnym. Firmą, po prostu takie używam. Można też użyć podłoże do siewu i pikowania. Ważne, żeby ziemia była w miarę lekka i przepuszczalna. <laughs> ale fajnie. Stanowisko uprawy słoneczne. No ale na półcieniu też będą niezłe plony, co już wam nieraz pokazywałem. Naprawdę świetne plony nawet. Chociaż no, oczywiście na słońcu nieporównywalnie ta uprawa pójdzie lepiej. Bardzo ważne jest, że ogórki są wrażliwe na przymrozki, to jest bardzo ważne, jak również na chłody będzie te 4-6 stopni, to ogórki i tak bez przykrycia ze sporym prawdopodobieństwem padną i warto o tym. Pamiętać. Ogórki można uprawiać też w pojemnikach, tak w doniczce 10 litrów, lub w większych doniczkach w grupach, no czy też w długich skrzyniach. No, ja preferuję jednak uprawę w gruncie. Gleba żyzna, gliniasta próchnicza o pH 6 do 7. Ogórki lubią sobie pojeść, więc warto przyłożyć się do przygotowania gleby. Można dać obornik zwykły, uprawa ogórków w pierwszym roku po oborniku, czyli można go nawet dać teraz. Można dać obornik granulowany, na przykład bydlen. Ale inne też można. Kompost jest świetny. Przygotujcie właśnie dołek pod ogórki, no bo choćby robiąc taki podłużny dół, dając tam obornik granulowany, następnie ten dół zasypując ziemią i te, no, ziemią lub ziemią z kompostem, to naprawdę będą ogórki świetnie rosły. Przygotowanie gleby jest bardzo, ale to bardzo istotne. Jest właśnie wiele elementów wpływających na udaną. Uprawę, jak choćby ta, właśnie trzy biednym, jak no, zro, zrobienie dobrej rozsady, tam yy, i tak dalej, jak również ta gleba. Terminy, bo to naprawdę ważne. Siew wprost do gruntu w maju, bezpiecznie w połowie maja. Niektóre odmiany można siać tak do końca czerwca, gdy pogoda dopisze, to może wyjść uprawa nawet z siewu lipcowego. No, Ja to polecam właśnie w maju wysiewać. Siew na rozsady od kwietnia, bezpiecznie od, od przełomu kwietnia i maja, do maja. Niektóre odmiany też można właśnie siać tak do końca czerwca i tak samo z siewami w lipcu też można ryzykować. Dla mnie najlepszy termin na siewy na rozsady to przełom kwietnia i maja, może początek maja. No teraz już wiecie, już miałem taką chęć, żeby to wysiać, mówię nie, sieję. Sieję te ogóreczki i no nie żałuję, jest super. No i sieję nasiona bezpośrednio do ziemi, bez moczenia i bez podkiełkowania. Latami moczyłem, kiełkowałem, ale zawsze się mnóstwo tych ogórków i wschody mam bardzo dobre, więc w tym roku bez podkiełkowania. Jeśli wysiewacie nasiona wprost do gruntu, to przykryjcie ziemię po wysiewach agrowłókniną białą. Wtedy będą szybsze i pewniejsze wschody. Jeśli byście chcieli moczyć nasiona, to około jeden dzień polecam. A pod kikowaniem to teraz Wam właśnie puszczę z innego filmiku, żeby ten filmik też był kompletny. Wlewam do szklanki wodę letnią. Pyk. Minimum dwie godziny moczę. Ja szczerze nie robię nic, tylko wrzucam to, może raz tylko sobie miesznę i już potem nie mieszam nic. Niech to się po prostu tylko moczy. I co ja robię później? Później używam woreczek strunowy. Później, czyli za te dwie godziny, może być nawet na drugi dzień, jeśli nie macie czasu. Czy tam po wieczór sobie tutaj dacie, a rano sobie to robicie. Mamy woreczek strunowy. Ważny jest papier toaletowy. Już daję. O! Papier lub jakiś papier ręcznikowy. Ja tutaj mam dwie, dwa listki, czy jakby to nazwać. O. Moczę go w pół. Pek, pyk, żeby był cały mokry. Odwijam. O. Mam tak, biorę jedno nasionko. Można wziąć oczywiście więcej. Ja preferuję po jednym. Troszeczkę więcej napracuję się, ale myślę, że to daje bardzo dobry efekt. Myślę, jestem pewien, że to daje bardzo dobry efekt, bo już to mam przetestowane. Czyli tak, daję jedno nasionko, składam. Tak, żeby ten papier był z każdej strony, nie jakoś mocno, i wkładam do woreczka strunowego, a później ja daję blisko grzejnika. I to ma się fajnie. Daję to na załóżmy 3 dni. To w zależności różnie to bywa. Warto sprawdzać jedną, dwie sztuki, co na przykład za, za dwa dni sobie sprawdzę, czy, czy już coś wykiełkowało. Jeśli tak, no to będę brał sobie dalej. Wracając do tegorocznej uprawy. Produkcja rozsady trwa około 3-4 tygodnie. Ja ogórki od początku będę trzymał w tunelu foliowym. Mam dogrzewany. Gdybym nie dogrzewał, to najpierw bym trzymał w domu, a jakby już miały być wschody, to wtedy bym przenosił ogórki czyli już tak przy wschodach, żeby te wschody po prostu były szybsze. Ale można też od początku, właśnie w takim nieogrzewanym, już teraz nawet, trzymać. Można też spróbować produkcji rozsady w domu, chociaż lepiej wychodzi w takim tunelu czy też w szklarni. Przykładowe choroby i szkodniki: drutowiec, kanciasta plamistość, mączniak, myszyca, przędziorek, śmietka, wciornastek. No i początkowo należy też uważać na ślimaki, bo są też bardzo, bardzo one lubią te ogóreczki jeść. Dobre sąsiedztwo: bazylia, bób, burak ćwikłowy, cebula, czosnek, fasolina. Sola, groch, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, koper ogrodowy, kukurydza, sałata, seler, słonecznik. To było dobre sąsiedztwo, ale nie oznacza to, że jeśli nie wymieniłem jakiegoś warzywa, to to jest sąsiedztwo złe. Bo to jest po prostu neutralne i stosując się do rozstawu, to bez problemu można mieć nawet i pomidory blisko ogórków. A złe sąsiedztwo to jest ziemniak. No, i w uprawie ogórków gruntowych jest mnóstwo informacji. No, wszystko będę mówił podczas sezonu. To jest właśnie fajne, że są to warzywa, o które trzeba zadbać. Jeśli to zrobimy, to uzyskamy zauważalnie większe plony. Dlatego tak bardzo lubię uprawiać ogórki gruntowe, bo to nie jest łatwe, ale jak się zadba, no to będzie świetna uprawa. No i powtarzam, że całą uprawę mam opisaną w książce, jak uprawiać warzywa. Serdecznie zapraszam do, do zakupu. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę. No no I zachęcam do oceny tego, tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Prawa i napiszcie, jak wy będziecie w tym roku uprawiali ogórki. Pozdrawiam.